Witam w studiu Kroniki Kozienickiej. Moim i Państwa gościem jest pani Beata Smykiewicz-Różycka, polonista, logopeda, ekspert praktycznej edukacji filmowej, nauczyciel, lider edukacji artystycznej, koordynator projektów Unii Europejskiej oraz założycielka i prezes zarządu Fundacji Energia Działanie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Właśnie, skąd pomysł na fundację i od kiedy fundacja istnieje? Fundacja istnieje od 4 września 2015 roku, natomiast pomysł życie, po prostu życie. Jeżeli ma się pewien bagaż doświadczeń, jeżeli funkcjonuje się między ludźmi, a ja mam to szczęście, bo i moja podstawowa praca, czyli praca nauczyciela, jak również mój drugi zawód, czyli praca logopedy, powoduje, że funkcjonuje w środowiskach różnych, bo są to i ludzie zdrowi, młodzi, ale są to też ludzie chorzy, głównie pacjenci po udarach mózgu, oprócz pacjentów, którzy są pacjentami dziecięcymi. Te wszystkie doświadczenia, te wszystkie spostrzeżenia moje, również wymiana informacji między rodzicami dzieci, między mężami tudzież żonami moich pacjentów, skłoniły mnie do wypełnienia tej luki w systemie, która została przeznaczona dla organizacji pozarządowych, czyli no właśnie, pojawianie się tam, gdzie nie sięga aparat państwa. Jednym z moich spostrzeżeń jest to, że pacjenci po udarze, czy też po wylewie krwi do mózgu, czasem też po różnego rodzaju wypadkach, tracąc mowę tak naprawdę mają głębokie poczucie utraty godności osobistej. Wynika to stąd, że tracąc mowę nie są w stanie zwerbalizować swoich potrzeb, obaw, lęków. Natomiast w opiekunach rodzin pojawia się ogromny instynkt właśnie opiekuńczy. I nawet kiedy te rodziny chcą bardzo dobrze dla swych najbliższych, okazuje się, że przyczyniają się do ich głębokiej depresji, ponieważ przejmują rolę z żony, matki. I po części ubezwłasowalniają tego pacjenta, który po pierwsze utracił mowę, po drugie siedzi na wózku, po trzecie tak naprawdę wegetuje, bo system też nie bardzo jest nim zainteresowany. Z tego też względu pomyślałam, że to jest nisza dla mnie, że pacjenci, którzy mają problemy ze zdrowiem, to będą pacjenci, z którymi ja będę pracować w fundacji. Drugi aspekt działania fundacji związany jest z wielopokoleniowością. Rozumiem, że się starzejemy, no wiemy chyba wszyscy, nie jest to żadną tajemnicą. W związku z tym mamy zupełnie nowe wyzwania i nowe potrzeby, za którymi po prostu system nie nadąża. I tak naprawdę, jeśli sami o siebie nie zadbamy, jeśli sami nie zadbamy o swoją przyszłość, to nikt o nią nie zadba. Stąd też wychodząc naprzeciw tym potrzebom, postanowiłam również zwrócić się ku tak zwanym przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom społecznym, które będą miały na celu łączenie pokoleń, czyli na przykład ludzi w wieku lat 16-17 we współpracy z emerytami. Takie przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują z ogromnym powodzeniem w Polsce. Wygląda to pokrótce tak, że na przykład organ założycielski czy organ prowadzący dostarcza owoce i warzywa. Jakiś zaprzyjaźniony restaurator udostępnia część kuchni, na przykład jakąś kuchnię letnią czy też inne pomieszczenie. I w tym momencie emeryci we współpracy z młodymi ludźmi gotują. Czyli mamy współczesny bar mleczny, gdzie nieodpłatnie tworzy się więź, nieodpłatnie tworzy się jadło i nieodpłatnie tworzy się wymiana pokoleń, bo na przykład kelnerkami mogą być młode dziewczyny, które za to, że pomogą przy tego typu podawaniu potraw, posiłków, będą mogły dostać talon i bezpłatnie go zjeść. Jakby jest to wymiana pokoleniowa, usługa za usługę, współpraca, natomiast nie wymaga to jakichś koszmarnych nakładów. To jest ten obszar, w którym ja tak, jak najbardziej chciałabym działać i chciałabym stworzyć właśnie taką nową jakość życia, połączyć młodych z tymi, którzy przeżywają drugą czy też trzecią młodość, zdrowych z chorymi i nadać sens, może to jest zbyt górnolotnie powiedziane, nadać sens ich życiu, ale może nadać inny wymiar. I wzbogacić troszeczkę, pokazać, że są inne drogi, inne rozwiązania. Zdecydowanie tak, szczególnie, że tak naprawdę tyle jesteśmy warci, ile jesteśmy w stanie dać z siebie drugiemu człowiekowi i jeżeli się nad nim nie pochylimy i nie nauczymy, że to dawanie może być przyjemne i że ludzie, którzy w tym
trybie życia, jaki prowadzimy, takim szalonym, w tym pędzie, oni są przez nas niezauważani. Czyli ta komunikacja pomiędzy młodymi a starszymi ma pomóc zarówno młodym w zdobywaniu doświadczeń od tych starszych i tym starszym uczenia się tej rzeczywistości na co dzień. Zdecydowanie tak. Fundacja jeszcze poza tą pomocą medyczną, poza tą korelacją pomiędzy starszymi i młodymi, też działa na rzecz zdolnej młodzieży, prawda? Tak, to jest kolejna sfera działań fundacji. Kozienice, i pewnie Państwo się ze mną zgodzą, bo jakżeż nie, patrząc na to, co się w Polsce dzieje i w naszym mieście, nie żebym była z pokolenia, w którym rodziły się szczególnie brzydkie dzieci czy mało zdolne. Niemniej jednak stymulacja, jaką poddawane są teraz nasze dzieci, czyli różnego rodzaju klocki, różnego rodzaju układanki, gry logiczne, dostęp do kosmetyków najwyższej klasy powoduje, że rzeczywiście dzieci rozwijają się bardzo dynamicznie i są naprawdę piękne. Ale są piękne nie tylko zewnętrznie, ale również duchowo. I te nasze dzieciaki mają również ogromne możliwości rozwoju. Ogromne. Są bardzo zdolne. Między innymi Centrum Kultury stwarza im ogromne możliwości rozwoju artystycznego. Ponieważ pracuję w liceum, pracuję również w gimnazjum, współpracuję z Domem Dziecka. Jakby mam szerokie spektrum, w poradni z dziećmi, mam szerokie spektrum postrzegania i porównywania grup społecznych na różnym poziomie wiekowym. I cóż widzę? No widzę, że są to bardzo chłonni ludzie, którzy mają ogromne talenty. Natomiast nie zawsze jest tak, że w ramach jednostek oświatowych są wystarczające środki na pozyskanie czy to sprzętu odpowiedniego, na przykład kamer filmowych, oświetlenia, oprogramowania, czy też możliwości odwiedzenia studia filmowego, wyjechania gdzieś na ciekawe spotkanie z reżyserem. Czasem bywa tak, że uczeń w szkole uzyskuje noty niesatysfakcjonującego i ta sfera artystyczna pozwala mu zbudować swą wartość. On nagle widzi się jako człowieka, no dobrze, może ja i słabo liczę. Może nie znam zasad ortograficznych, ale świetnie rysuję storyboard, ale widzę świat obrazami, ale potrafię zorganizować grupę i pracujemy w zespole. Myślę, że to jest bardzo ważne. Poza tym Kozienice to też takie miasto, w którym młodzież wraca. To nie jest istotne, że oni fizycznie nie są tutaj, ale dzięki mediom, które mamy, na przykład na bieżąco wiem, który z moich absolwentów kończy szkołę teatralną czy filmową, który z moich absolwentów jest w szkole filmowej Andrzeja Wajdy, który z moich absolwentów jest sportowcem, który z moich absolwentów ma inne zainteresowania, na przykład jest świetnym mechanikiem, czy robotykiem, czy mechatronikiem, czy jakkolwiek nazwiemy te specjalizacje. I to właśnie dlatego, że dało się im możliwość odkrywania tych talentów na pewnym etapie, tak? Tak jest. Mało tego, oni tu chętnie wracają, włączają się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. W liceum przecież warsztaty teatralne czy filmowe to nasi absolwenci. Więc jakby to też wartość dodana, że ci uczniowie chcą tu wracać. I jeżeli stworzy się jeszcze dodatkowy podmiot, który uzupełni lukę między organizacją systemową, jaką jest Centrum Kultury, czy też jednostką, jaką jest szkoła, i pojawia się właśnie taka organizacja pozarządowa, która ma naprawdę duże możliwości w pozyskiwaniu środków z projektów unijnych, z projektów systemowych, resortowych, z rozmaitych banków, no, z powodów marketingowych nie będę nazywać żadnego z nich, ale rzeczywiście jest taka możliwość. Poza tym, jeżeli fundacja ma działalność gospodarczą, a moja taką ma, bo jeśli chcę pomagać osobom niepełnosprawnym z afazją, no to na przykład moim pomysłem jest stworzenie dla nich specjalnego programu. Żeby mogła to zrobić, muszę zatrudnić informatyków, i już mam propozycję dla moich absolwentów, muszę zatrudnić grafików, mam propozycję dla absolwentów, świetnych fotografików, którzy sfotografują świat dla pacjenta po afazji, czy w afazji, w głębokiej, czy mniejszej, czy mniej głębokiej, i pokażę, jak to wygląda. I wtedy powstaje płyta CD, jest to produkt, który mogę w ramach pewnej puli oczywiście udostępnić, ale mogę też sprzedać, czyli działalność gospodarcza spowoduje co z drugiej strony? Że biznes chętnie będzie współpracował z organizacją pozarządową, jeżeli ma możliwość odliczenia sobie faktury od podatku. No bo jeżeli organizacja prowadzi na przykład działalność marketingową, a ja taką prowadzę, marketingową, reklamową, jestem w moim przekonaniu, mam nadzieję w Państwa też, dosyć ciekawym oferentem. Dlatego też fundacja ma dwa wymiary. Statutową działalność i działalność gospodarczą. I w ten sposób wydaje mi się, że uda mi się być bardziej skuteczną, niż gdybym miała tylko działalność statutową. Oczywiście czas pokaże. Kto się tym wszystkim zajmuje? Ile osób działa w fundacji na dzień dzisiejszy? No bo jednak tym wszystkim trzeba się zająć, trzeba to wszystko kolokwialnie mówiąc ogarnąć, więc ludzi do pracy też musi być.
Tak, rzeczywiście tak. Zresztą praca nad fundacją to też nie jest taka prosta sprawa, że wymyślę sobie, aha, mam fundację, no i ją mam. Przede wszystkim najpierw, żeby fundacja mogła zaistnieć, trzeba mieć na nią pomysł, to znaczy trzeba znać rynek. Pewnie, że można byłoby, tak jak PAH czy inne organizacje, tworzyć coś poza krajem czy poza miastem. Niemniej jednak ja nie mogę robić czegoś, na czym się nie znam. Co nie znaczy, że jestem ekspertem w sprawach kozienic, bo nie śmiem tak się nazywać. Natomiast myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że znam się na niektórych aspektach działalności w kozienicach, czy też problemów, bolączek, które mają miejsce w naszym mieście. Dlatego też pierwsza rzecz, moim zadaniem było zbadać, zdiagnozować potrzeby rynku lokalnego. Uznałam, że tak, że edukacja pozaformalna jak najbardziej, że wspomaganie osób ze zaburzeniami zdrowotnymi, ze schorzeniami, z ciężkimi przypadłościami tak jak najbardziej, że wspieranie talentów, tak owszem. I wreszcie promowanie miasta. Promowanie miasta. Mm-hmm. Jeśli mamy talenty, jeśli mamy pomysły i mamy tak piękne centrum, mamy tak duże możliwości, mamy przecież tuż niedaleko ogromną firmę, która jest słynna na cały kraj, dlaczego z tego nie skorzystać? Czyli najpierw pomysł musi fundacja być tak zorganizowana, żeby wpisywała się w działania organu prowadzącego, czyli w tym wypadku starostwa, bo on czuwa nad ten organ, czuwa nad fundacjami, czy też jeśli chodzi o projekty partnerskie z władzami gminy, czy też z gminą, bo jeżeli one nie są kompatybilne, ja mogę sobie wymyślić najpiękniejszy pomysł i mogę mieć wizję, natomiast ona się nijak nie wpisze w działania, więc muszę o to zadbać. I kiedy już to się udało, a udało się dzięki temu, że jestem stąd, że właśnie pracuję w kilku miejscach i widzę i diagnozuję, to też jakby i odzew jest duży. I między innymi poza moją koleżanką germanistką i anglistką, która jest moim zastępcą, są też absolwenci naszego liceum. Po prostu tak to działa. Ich nie trzeba było namawiać. Oni byli od początku współinicjatorami, oni byli od początku współzałożycielami, oni są cały czas wolontariuszami. Właśnie jesteśmy w trakcie podpisywania umów wolontariackich, bo oni zdają sobie sprawę z tego, że dla współczesnego pracodawcy, bo oczywiście nadal mogę mówić, że świetnie jest pomagać. Ale proszę Państwa, ci młodzi ludzie muszą gdzieś zaistnieć w świecie. Więc jeżeli on idzie do pracy, składa swoje CV i w tym CV ma informację, że w latach takich i takich był wolontariuszem i świadczył nieodpłatnie na rzecz fundacji takie, a nie inne działania, to jest informacja dla potencjalnego pracodawcy. Ten człowiek jest dyspozycyjny. On potrafi i on będzie dla mnie pracował. Poza tym, jeżeli realizujemy jakieś działania, żeby nie było też tak, że to jest tylko działalność wolontariacka. Jeśli jest to projekt na przykład dla informatyka, czy nie tego informatyka, osobą odpowiedzialną za koordynowanie projektem i on zarabia pieniądze. Czyli fundacja to też nie jest taki organ, czy też taka organizacja, która przelewa z próżnego w puste i patrzy, jak by to te pieniądze zdobyć, albo po prostu trzeba pracować. To jest ciężka praca, ale ogromnie satysfakcjonująca, ponieważ pracujemy dla siebie. Dla Kozienic, dla nas. To nie jest tak, że młodym ludziom się nie chce. To nie jest też tak, że młodzi ludzie siedzą tylko i wyłącznie przed monitorem i oglądają, nie wiem, jakieś seriale, tudzież grają w jakieś dziwne gry. Trzeba im pokazać, że mogą chcieć, tak? Albo tworzyć furtkę. Dać im szansę. Poza tym wydaje mi się, że wychowywanie polega w głównym mierze na dawaniu przykładu. Znaczy, jakby nie chciałabym być tutaj trywialna, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o biznesie, jeżeli mamy uczyć biznesu, czy mamy uczyć pomagania, to samo czytanie wierszy na języku polskim to jest dużo za mało. I jakby też chcąc być wiarygodną w tym, co mówię, no uważam, że to, jeśli chcę czegoś nauczyć, to muszę najpierw sama posiadać wiedzę, żeby móc ją przekazywać dalej. No więc właśnie. Jak was znaleźć? Jak można się do was dostać? No bo mówi pani o tym, że chętnych jest wielu, że jest wiele osób, które chcą się angażować w tego typu przedsięwzięcia, właśnie tak działać. To w takim razie jak się do was dostać? Gdzie znaleźć? Internet. To jest to medium, które jest absolutnie bezcenne. Poza tym kontakty bezpośrednie. W internecie znajdziecie nas Państwo pod adresem energiadzialanie.org.pl.
Tam jest też formularz zgłoszeniowy, możemy się wymieniać uwagami, korespondencją. Tam mamy też całą galerię postaci, mamy, czyli kto pracuje, nie jesteśmy anonimowi, są nasze fotografie, jest nasz dorobek zawodowy. Mamy również informacje o tym, w jakich obszarach się poruszamy, czyli można zapoznać się, czy to, co ta pani robi, co ci państwo robią, co ci młodzi ludzie robią, jest w spektrum moich zainteresowań. Jeśli tak, mail. Jest fanpage, także jak najbardziej tak, można mnie znaleźć, można znaleźć moich współpracowników, którzy naprawdę funkcjonują fantastycznie wszędzie. Czy jakieś ograniczenia wiekowe są? Czy muszą to być osoby pełnoletnie? Tu nie ma takiego To znaczy, podziału. Jeśli chodzi o, osoby, o pełnoletność, tak oczywiście, że tak. Jeśli chodzi, bo ja raczej myślałam o tej dolnej granicy, że wolontariuszem może być także osoba 60+, 50+, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o, tę granicę dziecięcą, wtedy potrzebna jest zgoda, więc wiadomo, że jeśli chodzi o to, czy oni mogą być beneficjentami projektu, wiadomo, tutaj już nie, no zgoda taka jak w funkcjonowaniu w oświacie, tak, że wyrażam zgodę na nieodpłatne uczestniczenie w takich i takich zajęciach, jednocześnie informuję, iż pełnię opiekę, bądź też czynię odpowiedzialnym za opiekę nad moim dzieckiem, bo bezpieczeństwo jest absolutnie bezcenne w tym wypadku. Wracając jeszcze do działań fundacji, już niedługo będziecie mogli się wykazać i będzie pokazana ta wasza ciężka praca, wasza i młodych, i starszych, i całkiem już dojrzałych osób, bo fundacja przygotowuje się do bardzo ważnego wydarzenia, które już niebawem w czerwcu. Proszę kilka słów na ten temat powiedzieć. Tak, tak jak powiedziałam, działania fundacji wyrastają z gruntu kozienickiego i tak naprawdę odpowiadają na potrzeby kozieniczan. Motywacja, która skłoniła nas do, tej kampanii, dużej kampanii społecznej, jest bardzo osobista, bo to jest choroba, naszej koleżanki, przyjaciółki, nauczycielki matematyki w moim macierzystym liceum, pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego i Dymurawskiej. Po rozmowie z nią, z jej rodziną, po rozmowie z moimi przyjaciółmi doszliśmy do wniosku, że choroba, cierpienie może być przyczynkiem do czegoś dużego. Nawet jeśli to coś duże związane jest z ogromną odpowiedzialnością, no i z bólem. Ale jeśli dzięki temu kobiety z ziemi kozienickiej wezmą udział w tej kampanii Ida Czerwcowa, Stop rakowi piersi. Jeżeli to spowoduje, że dziewczyny będziecie się badać, będziecie korzystać z tej okazji, którą wam stwarzamy, bo stworzymy wam możliwość wzięcia udziału między innymi w wykładzie, a profesora onkologii, który objaśni, jak diagnozować raka, będzie można sprawdzić na fantomie, jak można wybadać tego raka. Jeżeli przestaniecie myśleć w kategoriach wolę nie wiedzieć, albo mnie to na pewno nie albo dotknie. Mnie to na pewno nie dotyczy, to ta ofiara, jaką Ida uczyniła, bo tak naprawdę ona oddała swoją osobowość, ona oddała swoją twarz, ufając, to jest kolejny ciężar, który dźwigam, bo zadaniem fundacji nie jest realizowanie celów statutowych i realizowaniem siebie, ale pomaganie drugiemu człowiekowi. I musimy to poprowadzić w taki sposób, żeby pomóc, a broń Boże nikomu nie uchybić i żeby nasze działania poszły dokładnie w tym kierunku, w którym powinny pójść. 19 czerwca, niedziela, od 9.30 do 21.30. Ida Czerwcowa, kampania społeczna Stop rakowi piersi. W kilku miejscach, na basenie Zawody w Pływaniu, w Centrum Gościnnym, Centrum Kultury, będziemy mieć szereg eventów, bo będzie to i loteryjka, będzie to wykład pana profesora, tu z kolei też korzystamy z grzeczności szkoły muzycznej, będzie to sala kameralna, ta mała sala kameralna. Tam też poza wykładem odbędzie się spektakl, bądź też film naszego absolwenta Bartka Saka, który w tej chwili kończy, już skończył nawet Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi. Jednocześnie będzie też zbiórka uliczna. Zbiórka uliczna na ten fundusz, właśnie na fundusz wczesnej interwencji. Czyli jakby zbieramy równolegle na leczenie, pomoc, interwencje u Idy i na wszystkie kobiety ziemi kozienickiej, które są w podobnej sytuacji, będą, bądź oby nigdy nie były dzięki temu badaniu, któremu się poddadzą w trakcie naszej kampanii. Będzie to również możliwość przeprowadzenia przedszkolaków. Będzie taka fajna inicjatywa pod tytułem Przedszkole Mały Geniusz. Absolwenci Politechnik, nasi absolwenci, znowu
kozienicy, chłopcy i dziewczyny, pokażą, w jaki sposób można bawić się mechaniką, mechatroniką, robotyką, co można zrobić, żeby dzieciaki zachęcić do nauk ścisłych. W szkołach, w jednostkach oświatowych poprowadzimy jednocześnie zawody matematyczne na różnych poziomach, więc terminarz godzinowy też będzie do Państwa dyspozycji. Będzie można posłuchać wykładu Piotrka Sobolewskiego, też naszego absolwenta, chłopaka, który współpracuje poza tym z Akademią Pedagogii Specjalnej. Współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, z Giełdą Papierów Wartościowych. Sam ma firmę własną, która współpracuje z fundacjami, więc no, mamy... Atrakcji wiele. Każdy znajdzie dla siebie. I koncert. Mhm. I na koniec, w finale koncert. Koncert w amfiteatrze, w którym też będą występować kozieniczanie. Ludzie oczywiście też przyjaciele, stąd. Ale też pochodzący stąd. Ja tylko mogę powiedzieć, że mamy naprawdę jak najlepsze intencje i chcielibyśmy, żeby... Wszystko wyszło i wszystko było tak, jak być powinno. Tak jest. I żeby z tego nieszczęścia, z tej choroby kogoś mi bardzo bliskiego, żeby... Wyszło coś dobrego dla innych, żeby pomóc, żeby wesprzeć i żebyśmy byli razem. Tak po prostu razem ponad podziałami, bo cierpienie, proszę Państwa, nie jest polityczne. Ono nie jest też piękne, ani estetyczne, nie ma nic wspólnego z bohaterstwem. Ono po prostu wymaga pomocy. Czego życzyć fundacji? Na koniec takie pytanie, króciutko. Trudne pytanie w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłam, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o to, działanie, które właśnie się dokonuje, to chciałabym, żebyście Państwo życzyli nam takiego rodzaju spokoju i rozsądku, wyważenia i tak wielu otwartych serc, żeby ta akcja stała się początkiem nowej jakości działania w Kozienicach. Natomiast jeśli mówimy o takim szeroko aspektowym spojrzeniu na fundację, to chciałabym prosić o to, żebyście Państwo nam życzyli energii do działania i żebyście Państwo zechcieli włączyć się w ten krąg. W tym kręgu jest miejsce i dla emeryta, mężczyzny, dla kobiety, dla dziecka. Łączymy się rękoma, wymieniamy się energią i czynimy dobro, bo tylko to nas może uratować w tym obłąkanym świecie, w którym nikt nikogo nie chce słuchać, ale my chcemy. Czyli patrząc na prezesa fundacji, tej energii do działania, jestem przekonana, że na pewno nigdy nie zabraknie. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Beata Smykiewicz-Różycka, prezes fundacji Energia Działanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani również. Do widzenia.